Cześć, z tej strony Michał Ondra. Dzisiaj jest ze mną Konrad Malitka z firmy Medical Line. Dzień dobry, cześć Michale. I dzisiaj będziemy rozmawiali o dwóch produktach, które się nazywają ProAdek w formie kropli i w formie kapsułek. No i tutaj na początek pytanie, dlaczego to jest nazwa ProAdek, bo adek to są rozpuszczalne, witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, tak? A, D, E i K. Dlaczego nazwa ProAdek? Jako pierwsi na rynku polskim, no i chyba też światowym, wprowadziliśmy produkt, czyli mieszaninę witamin A, D, E, K, gdzie zamiast syntetycznego retinolu wykorzystaliśmy beta-karoten. Tak? Beta-karoten, jak wiemy, jest prowitaminą A, czyli nasz organizm przekształca sobie w sposób dosyć łatwo beta-karoten do postaci retinolu, witaminy A naturalnej. Niestety na rynku światowym, polskim nie ma naturalnego retinolu dobrej jakości, dlatego też, żeby dostarczyć konsumentom wysokiej jakości produkt, zdecydowaliśmy się właśnie na taką mieszaninę, co właśnie, jak zwróciłeś uwagę, nazywa się ProAdek, tak? Mamy tę nazwę zastrzeżoną, tak więc tylko i wyłącznie my możemy korzystać z takiej nazwy. No i tutaj oczywiście są to witaminy rozpuszczalne w tłuszczach w odpowiednich dawkach. Wiadomo, witamina D3 to taka najbardziej znana, wpływająca na nastrój, na gospodarkę tutaj wapniową, na odporność, na mnóstwo innych kwestii. Witamina A na przykład na oczy, też na odporność, na skórę. Witamina E w postaci alfa-tokoferolu, tak? Czyli to właśnie nie są tokotrienolowe, tylko ta konkretna witamina E, bardziej jako antyutleniacz, tak? W tym wypadku, prawda? Jako dodatek też, znaczy wiadomo, jako witamina i jako zastosowanie antyoksydacyjne. Tak. Tutaj musimy zwrócić uwagę, że wszystkie produkty są produktami praktycznie 100% naturalnymi, czyli ten naturalny beta-karoten, on powstaje w procesie biofermentacji. Witamina K2 w postaci witamin K7 również powstaje w procesie biofermentacji bakteryjnej. Witamina E jest w postaci D-alfa-tokoferolu. Alfa-tokoferole to są postacie syntetyczne, D-alfa-tokoferol jest to postać naturalna witaminy E. No i oczywiście witamina D, która nie do końca jest może substancją faktycznie naturalną, ale bardzo bliska naturalnej, powstaje z procesu pozyskiwania lanoliny. Mhm. No i takim kompleksem możemy sobie po prostu witaminy rozpuszczalne w tłuszczach w diecie uzupełniać. Jeżeli potrzebujemy dodatkowo, wiadomo, większej dawki, na przykład witamin D3 czy K2, to jak najbardziej też możemy oddzielnie to stosować i połączyć. Tak jest. I dlaczego zdecydowaliście się tutaj na formy właśnie kapsułkowe i w płynie? Mhm. Początkowo wprowadziliśmy witaminy ProAdek pod marką Alines. One są w kapsułkach żelatynowych, miękkich. Nie ma tutaj żadnych dodatkowych stabilizatorów, substancji pomocniczych. I to jest taka bardzo fajna, łatwa do suplementacji forma dla osób dorosłych. Jak wiemy, dzieci też potrzebują suplementacji tymi witaminami, dlatego też w drugiej kolejności wprowadziliśmy w kropelkach. Jest to bardzo fajny produkt, łatwy do suplementacji, z bardzo precyzyjnym dozownikiem. Do środka nie przedostaje się powietrze, tak więc cała zawartość substancji aktywnych jest w 100% chroniona. Dziękujemy w takim razie bardzo za rozmowę i za uwagę. Jak najbardziej zdecydowanie polecamy kompleks ProAdek. Dziękujemy bardzo.